Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki ciekawy temat, bo pomówię chwilę o tym, co to znaczy być wyjątkowym i czy my umiemy być wyjątkowymi. Będzie nieco poważniej niż ostatnio, ale też bez przesady. Mam wrażenie, że nasza wyjątkowość, a właściwie walka o bycie wyjątkowym zaczyna się już za dzieciaka. Ja pamiętam, jak w podstawówce, o czym gdzieś wspominałam już w poprzednim podcaście, zawsze walczyłam o to, żeby mieć najlepsze oceny. Czułam się wtedy jedyna w swoim rodzaju. Czułam się wtedy najlepsza. Dawało mi to takiego kopa do działania dalszego. Wiecie, jak miałam te szósteczki albo najwięcej punktów z jakiegoś egzaminu, z jakiegoś testu. Nie przesadzajmy, w podstawówce nie było egzaminów, ale z jakiegoś teściku, jakiegoś sprawdzianu. Miałam szósteczkę i najwięcej punktów i pani przed całą klasą mówiła: Dominika zdobyła największą ilość punktów. Bierzcie z niej przykład. Ja się czułam taka silna, taka wyjątkowa, taka wspaniała. I dawało mi to naprawdę mocnego kopa, więc walczyłam o te oceny, bo uwielbiałam to uczucie właśnie bycia na pewnego swojego rodzaju piedestale. Ale myślę, że tak samo mieli ci wszyscy, którzy byli tymi buntownikami. Jak ktoś coś narozrabiał, miałam takiego Kamila w gimnazjum. I Kamil zawsze coś sknocił, zawsze jakiś numer wywinął. Zawsze zwiewał z zajęć. I on pod tym względem był wyjątkowy. Myślę, że właśnie to powodowało, że on się czuł dobrze. Że czuł, że nie ma takiej drugiej osoby jak on. Myślę, że to powodowało, że on naprawdę też czuł się silny. Czy to było dobre, czy złe? To już nie nam oceniać. Chociaż i tak to robimy. W każdym razie mam wrażenie, że nie dość, że za dzieciaka to już się wszystko zaczyna, to później to tylko i wyłącznie się pogłębia. Szukamy potwierdzenia naszej wyjątkowości wszędzie. Nie potrafimy sami sobie przetłumaczyć, że jesteśmy wyjątkowymi. Nie. My szukamy potwierdzenia. Albo najlepiej w ogóle powodu, żeby myśleć, że możemy być wyjątkowymi. Ja jeszcze wrócę do dziecka, bo nie wiem, czy jestem z tym osamotniona. Wydaje mi się, że nie. Ale jak miałam 11 lat, to czekałam na list z Hogwartu. Byłam mega fanką Harry'ego Pottera. Uwielbiałam tą książkę i naprawdę gdzieś pod skórą wierzyłam, że to wszystko to prawda. I ja naprawdę czekałam na tą sowę. Na sowę, która podleci do mojego okna i która zwyczajnie wrzuci mi list, żebym mogła czuć, że to życie ma dla mnie wiele niespodzianek, a ja nie jestem zwykłą dziewczynką z sąsiedztwa. Nie, nie. Jestem czarownicą, o czym jeszcze nie wiem, czego się muszę nauczyć. Tak jak było z Hogwartem, tak samo było z takimi czarodziejkami. Był komiks Witch. Jak ja kochałam ten komiks, pomijając fakt, że uwielbiałam animację tego komiksu. Uważałam, że te dziewczynki w tym komiksie są przepiękne, ale zawsze doszukiwałam się, robiłam te wszystkie testy, czy jesteś żywiołem wody, czy jesteś żywiołem powietrza, bo one tam były, wiecie, miały te 5 żywiołów. I mi zawsze wychodziło, że mam powietrze, więc jak wychodziłam na dwór, wiem, że się będziecie śmiać, ale trudno, jak wychodziłam na dwór i poczułam podmuch wiatru, to wierzyłam, że on do mnie mówi. Wierzyłam, że ja mam nad nim władzę. Co więcej, odwracałam się w jedną stronę i pomyślałam sobie, teraz zawieje. I zawiał. I ja byłam pewna, że to przeze mnie. Szukałam tego potwierdzenia swojej wyjątkowości we wszystkim. Oczywiście etap witch mi minął i już tak nie myślę. Nie myślę, że jak wieje wiatr na dworze, to jest moja wina. No w każdym razie dorosłam. Później niestety ta wyjątkowość zostaje podważana przez dużo gorsze rzeczy niż powiew wiatru. Powiew miłości. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta miłość, które całkowicie warunkują to, czy ja się czuję wyjątkowa. I bez względu na to, czy mój dziadek mi mówi, że mnie kocha, czy moja mama mi to powtarza. Nie. To nie jest ważne. Nieważne jest to, że ja mam przyjaciółki czy koleżanki w szkole. Nie. Ważne jest, czy moja miłość, mój obiekt westchnień odwzajemnia moje uczucia. I myślę, że w 90 przypadkach
nastolatek? Tak się nie dzieje, więc nasza wyjątkowość totalnie zostaje zdeptana. Żadna z nas wtedy nie jest wyjątkowa. Bo zazwyczaj ta nasza miłość patrzy tymi maślanymi oczami, tak jak my na nią, na zupełnie kogoś innego. I wtedy zaczyna się porównywanie. I wtedy czujemy, że to ta osoba jest wyjątkowa, a nie ja. Ja w ogóle nie zasługuję na takie miano. W ogóle dlaczego miałam nadzieję? Dlaczego ja codziennie mam nadzieję, że coś się odmieni? A tu nic się nie zmienia. I tak te pierwsze miłości, ja myślę, że to jest długi temat, bo to podważa naszą wyjątkowość bardzo długo. Tak naprawdę nawet w dorosłym życiu już to w jakiś sposób powoduje, że my się czujemy pewnie i jeżeli mamy tą drugą osobę u boku, albo jeżeli ta druga osoba, która nam się podoba, okaże się, że odwzajemnia nasze uczucia. Mam wrażenie, że, a właściwie jestem prawie pewna, że budujemy swoje poczucie wyjątkowości na cudzych opiniach. Tak naprawdę to oni są fundamentem tego, czy my się czujemy wyjątkowi. Teraz jak o tym mówię, to brzmi strasznie. To brzmi naprawdę strasznie. Bo tak to też wygląda. Strasznie. Przecież o tym, że jestem wyjątkowa, nie świadczy to, czy mam chłopaka. Nie świadczy to, czy dostałam 6 z egzaminu. Nie, o tym, że jestem wyjątkowa, świadczy to, że jestem jedyna w swoim rodzaju. Nie ma takiej drugiej ja. Tak samo mogłabyś ty o sobie pomyśleć. Nie ma takiej drugiej ciebie. No nie ma. Możesz znaleźć kogoś, kto jest podobny. Kto ma podobne zainteresowania, podobny styl życia. Wtedy to się mówi, podobne poglądy. Mówi się o takich osobach, że to są bratnie dusze. I to jest fantastyczne poznać taką osobę, bo to jest wtedy, okazuje się, że to może być przyjaźń do końca życia. Ale no nie ma drugiej takiej osoby. Nawet jeżeli są to bratnie dusze, no to ty masz czerwone włosy, ona ma czarne. Już. I już. To powoduje, że jesteś wyjątkowa. To powoduje, że jesteś inna. I inna nie znaczy zła. Inna znaczy po prostu zwyczajnie jedyna w swoim rodzaju wyjątkowa. Bardzo dużo mówię tego słowa, bo uważam, że my go w swojej codzienności do siebie, w stosunku do siebie nie używamy wystarczająco dużo. Gdybyśmy codziennie wstawali rano i mówili, ale jestem wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, dzisiaj będzie niesamowity dzień. To życie byłoby lepsze. Po pierwsze byśmy się nastawiali pozytywnie na każdy dzień, od samego otwarcia oka. Jednego, nie musiało być dwa. Od razu byśmy byli nakręceni, naładowani pozytywną energią. A tymczasem my wolimy wstać ze znakiem zapytania i przez cały dzień poszukiwać potwierdzenia swojego bytu. Bez sensu. Bez sensu. Zobaczcie, ile rzeczy tak naprawdę my zostawiamy na czyjąś opinię. Ile rzeczy, bo to źle się wyraziłam, nie czyjąś opinię, pozostawiamy do dyspozycji komuś, żeby ktoś nam wrócił z tą naszą rzeczą i powiedział, czy to jest spoko, że to robimy. I wtedy może się czujemy docenieni. A jak się czujemy docenieni, to czujemy się wyjątkowi, bo ktoś nas docenił. Ale dlaczego nie potrafimy sami wyjść z inicjatywą ocenienia własnego postępowania, własnych rzeczy, do których dążymy, tego, na czym nam zależy. Jeżeli wybrałaś sobie miłość życia, to sam fakt, że ty się w kimś zakochałaś, powoduje, że jesteś wyjątkowa. Powoduje to, że jesteś w stanie wykrzesać z siebie jakieś emocje, zaangażować się. Jesteś wyjątkowa. Ale to, czy ta osoba to zauważy, to już nie leży w twojej palecie możliwości. No nie. To zależy od tej osoby. Czy ona zauważy, dostrzeże twoją wyjątkowość. Jeżeli tak, no to super. Macie swoje szczęśliwe zakończenie. Dobrze by było, żeby to był jeszcze ten książę i rycerz w jednym. Ale jeżeli nie, no to nara. Hello, ty dalej jesteś wyjątkowa. To nie jest zależne od tego typa albo od twojej przyjaciółki, która nagle po iluś latach się na ciebie wypięła. No nie. Obie jesteście wyjątkowe, jesteście jedyne w swoim rodzaju, ale w tym momencie po prostu nie będziecie razem podążać tym życiem. Po prostu nie. Chciałabym, żeby dziewczyny, bo to głównie jest taki nasz problem, my o tym myślimy, my tą wyjątkowość bardzo często podważamy. Chciałabym, żeby dziewczyny zaczęły
bardziej doceniać to, kim są, co mają za sobą, co już osiągnęły i co chciałyby osiągnąć. Żeby zrozumiały, że fakt, że mają marzenia, powoduje, że one już są wyjątkowe. Bo są w stanie marzyć. To brzmi bardzo ciepło i bajecznie, ale to prawda. To prawda. To taka prawda z Piotrusia Pana. Jak wierzysz w magię, to będziesz latać. Jak wierzysz w to, że jesteś wyjątkowa, to nagle się okaże, że możesz wszystko, bo będziesz miała po prostu zwyczajnie siłę to robić. Naprawdę brak wiary w swoją wyjątkowość, w to, że jesteś jedyna, niepowtarzalna i brak świadomości tego podcina skrzydła. Bo każdy dzień jest znakiem zapytania, o czym już wcześniej powiedziałam. Więc chciałabym w tym miejscu życzyć wszystkim, bez względu na to, czy jesteś dziewczyną, czy nie, żebyście codziennie mieli świadomość, że drugiej takiej osoby jak ty nie ma. Jeżeli byłeś w stanie dożyć dzisiejszego dnia, to znaczy, że jesteś silny. Bo zobacz, ile rzeczy masz już za sobą. Ja to dumnie nazywam gówna. Bo tak. Bo życie składa się z tych miłych i gorszych dni. A te gorsze nieraz są przepełnione gównem. I jeżeli ty to wszystko już ogarnęłaś, doszłaś do tego momentu, w którym jesteś, to znaczy, że jesteś wyjątkowa, bo masz tą siłę robić te rzeczy. Masz siłę stawiać czoła lepiej czy gorzej. Każdego dnia się uczymy. Ale jesteś sobą. I to, co masz za sobą już, doprowadziło do tego, że jesteś tą, a nie inną osobą, która naprawdę może wiele. Tylko musi uwierzyć w to, że drugiej takiej jak ty nie ma. Jesteśmy wyjątkowi. Trzeba sobie o tym przypominać. I trzeba nie tyle o tym sobie przypominać. Nie, nie, nie. Trzeba o tym nie zapominać. Trzeba o tym zwyczajnie pamiętać. Życzę wam, żebyście dzisiaj pamiętali, że jesteście wyjątkowi. I zrobili tyle niesamowitych rzeczy, żeby już nigdy w to nie wątpić. Nie uzależniaj swojej wyjątkowości, swojego poczucia bycia wyjątkową od tego, czy ktoś ci powie, że jesteś wyjątkowa. To jest brzydki nawyk wzięty za dzieciaka. Nikt ci nie będzie mówił, czy jesteś, czy nie. Ty musisz sama to wiedzieć. I wtedy się nagle okaże, że wszyscy to wiedzą tak samo mocno i dobrze jak ty. Miłego dnia wam życzę. I do usłyszenia.